Rozpoczynasz pracę przez ABWerkt w szklarni z bakłażanami. W tym filmiku wyjaśnimy Ci krok po kroku, jak działa uprawa bakłażanów. W ten sposób będziesz wiedział dokładnie, co masz robić. Dobra praca rozpoczyna się dobrym przygotowaniem. W Holandii bakłażany uprawiane są w szklarni. To znaczy, że nigdy nie zmarzniesz w pracy. W lecie może być nawet bardzo ciepło. Dlatego w ciepłe dni załóż przewiewne ubrania, takie jak krótkie spodenki i t-shirty. Kiedy zakładasz długi rękaw, zadbaj, aby były one ciasne, żebyś nigdzie się nie zahaczył. Jesteś cały dzień w ruchu. Ponieważ dużo chodzisz, ważne jest, aby nosić mocne, wygodne buty robocze. Higiena jest bardzo ważna. Nie noś biżuterii i długie włosy zawiąż w kucyk. Podczas sortowania i pakowania nosisz czepek. Dwa dni w roku, w listopadzie lub w grudniu, są sadzone sadzonki bakłażanów w szklarni. Sadzonki mają od 30 do 40 cm wysokości. Umieść sadzonkę na macie z wełny kamiennej. W ten sposób korzenie mogą zagnieździć się w wełnie. Roślina bakłażanu rośnie po sznurku do góry. 4 tygodnie po sadzeniu sznurki są mocowane i przyczepiane do konstrukcji szklarni. Każda roślina dostaje 3 sznurki, na każdą główną łodygę 1. Przywiązujesz 3 sznurki do 3 głównych łodyg. Sznurki te przymocowujesz do łodygi rośliny. Jest ważne, aby robić to ostrożnie. Sznurki nie mogą być za ciasno przywiązane, lecz również za luźno. Ponieważ rośliny są jeszcze małe, praca ta może być wykonywana na siedząco. Siedzisz na krzesełku, które poruszasz stopami. Od głównej łodygi rośliny bakłażanu zaczynają odrastać boczne pędy. Nazywamy je wilkami. Ponieważ wilki przeszkadzają roślinie w rośnięciu, muszą one być usuwane. Wilki możesz złamać rękami. Odbywa się to od 1 do 2 tygodni od przymocowania. Trzy główne łodygi bakłażanu są przymocowane sznurkiem. Sznurek ten musi być naciągnięty, aby dobrze prowadzić rosnącą łodygę. Dlatego też sznurek musi być okręcany wokoło rośliny. Każda roślina jest okręcana raz na 3 tygodnie. Kiedy rośliny nie są jeszcze wysokie, wykonujesz to chodząc. Potem używasz windy, która porusza się na szynach. Okręcanie musi być wykonywane bardzo ostrożnie, aby uważać na kwiatki, które mogą zaplątać się w sznurek. Przy ogławianiu odcinasz górną część rośliny. Robisz to po to, aby roślina wolniej rosła. Ogławianie wykonuje się przez cały okres uprawy, razem z przycinaniem i okręcaniem. W połowie maja rośliny bakłażana są tak wysokie, że grupa zajmująca się zbiorem będzie pracowała na windach. Nie dosięgną w ten sposób do dolnych owoców. Dlatego też dolne owoce muszą być obcięte. Obcinasz również łodygi, które przeszkadzają. W ten sposób grupa zajmująca się zbiorem ma ułatwioną pracę. Praca ta jest fizycznie ciężka, ponieważ musisz podnosić ciężkie skrzynki w ciepłej szklarni. Kiedy bakłażany są już dojrzałe, są one odcinane i układane w skrzynki. Potem są one sortowane i pakowane. Czy owoc może być zebrany, nie jest zależne od koloru, lecz od wagi. Na początku okresu zbiorowego zaczynamy od minimalnie 160 gramów. Potem waga minimalna dochodzi do 260 gramów. Zbiór odbywa się od lutego do października. Prace zbiorowe są ciężkie, ponieważ musisz podnosić ciężkie skrzynki w ciepłej szklarni. Pracujesz również dużo z rękami powyżej głowy.
Zebrane bakłażany są sortowane i pakowane w skrzynki na hali. Potem są dostarczane do klientów. Na hali wózki są połączone z maszyną sortującą. Ta waży skrzynki i odsyła je do następnego stanowiska. Tutaj pracownicy wykładają bakłażany na ruchomą taśmę. Kładą je do duszek. Są to pewnego rodzaju tacki. Tacki są po to, aby bakłażany tej samej wagi trafiały w jedno miejsce. Przez ruchomą taśmę trafiają do odpowiedniego wyjścia z tą samą klasową wagą. Przy wyjściach pracownicy wkładają bakłażany do pudełek. Bakłażany niespełniające jakości są odrzucane. Sortowanie odbywa się od lutego do października włącznie. Przy pracy na hali nie jest tak ciepło jak w szklarni. W listopadzie wszystkie rośliny ze szklarni zostają zlikwidowane. Odcinasz sznurek i odrzucasz roślinę na dół. W ten sposób przygotowujesz szklarnię na nowy sezon z nowymi roślinami. Tutaj widzisz, jak jest to wykonywane przy uprawie ogórków. Przy uprawie bakłażanów odbywa się to mniej więcej tak samo. Teraz wiesz w skrócie, jak działa uprawa. Czas zacząć. Abewerkt życzy Ci powodzenia w pracy przy uprawie bakłażanów.